Cześć, z tej strony Edyta. Pytacie mnie często, czy da się przygotować napój roślinny w wyciskarce. Chciałam dzisiaj Wam pokazać, w jaki sposób przygotowuje się to w wyciskarce, a jak w blenderze. Uważam, że każdy sprzęt został stworzony do czego innego. Oczywiście sprawdzimy, czy można to zrobić w wyciskarce i za chwilę będziecie mogli to zobaczyć. Pamiętajcie, że zanim zaczniecie próbować robić jakikolwiek napój z nerkowców czy z migdałów, powinny być one namoczone najlepiej przez kilka godzin. Moje nerkowce moczyły się dosyć krótko, bo tylko pół godziny, ale jeśli będą się moczyły 6 godzin, to będzie tylko lepiej dla nich. Ja nigdy nie robiłam napoju z nerkowców w wyciskarce, będzie to mój pierwszy raz, ale postanowiłam spróbować. A że nie lubię czekać, dlatego tak krótko moczyłam. Użyję do tego G21 Gracioso. Najpierw przecisnę same nerkowce, a raczej zmielę. Mam tutaj tylko szklankę. Na razie wychodzi coś w stylu takiego masła jakby z nerkowców. Ja nie robię takich napojów przy użyciu właśnie wyciskarki, dlatego że uważam, że od tego jest blender, a wyciskarka ma nam wyciskać soki z warzyw i owoców. Coś tam wyleciało, ale nie za wiele. Niech to sobie kapie. Zrobiły się takie wstęgi, po prostu takie gniecione nerkowce. Zawierają one dużo tłuszczu. Dodam do nich teraz wody, żeby były zalane. I dobrze wymieszam. Jak widzicie, nie jest to najłatwiejszy sposób. Swoje nerkowce z wodą przełożyłam do słoika. Myślę, że uzupełnię tą wodę, tak żeby chociaż szklanka jej była. To, co się wycisnęło tutaj, jest dosyć tłuste. Nie wiem, czy bym chciała to pić, ale to wyszło, więc zostawię. Mam teraz tutaj taką rzadką zawiesinę i przecisnę ją przez wyciskarkę. Dam wsteczny bieg. Nerkowce są tłuste i osadziły się dookoła wałka. Zamiast lecieć mleko, zaczęło się po prostu robić z nich masło orzechowe. Dla mnie właśnie wyciskarka jest lepsza do zrobienia masła niż do zrobienia mleka. Oczywiście tutaj nam coś wyszło, ale jest to dosyć tłuste. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mam ochotę się tego napić, dlatego że jest tutaj sam tłuszcz na wierzchu. Pod spodem jest ładne mleko białe, a na wierzchu niestety tłusta warstwa. Zdejmę ją. Może się zatrzyma na sitku. Zostało tłuszczu trochę. Tyle mi wystarczy. Po zdjęciu tej warstwy tłuszczu napój jest pyszny, bardzo nerkowcowy, słodki. Tak naprawdę w żadnym sklepie nie kupi się napoju roślinnego z takim wysokim odsetkiem wsadu, czyli nerkowców, bo zazwyczaj jest to kilka do kilkudziesiątych procenta. Uważam, że wyciskarka nie jest stworzona do robienia mleka. Teraz spróbuję pozbyć się tych tłustych nerkowców z środka. Raczej nie spróbuję, tylko po prostu to zrobię. Zaczęło się robić masło orzechowe. Cudne, wspaniałe masło z nerkowców, które osiadło w środku. Nerkowce są jednak za tłuste, żeby robić z nich w wyciskarce mleko. Tak więc odpowiadając na Wasze pytania, czy da się zrobić w wyciskarce napój roślinny? Da się, tylko po co tak naprawdę? Łatwiej jest już zmielić niewielką ilość orzechów czy nasion w blenderze, nawet ręcznym, i przecisnąć przez jakieś sitko, niż bawić się w wyciskarce, którą trzeba później umyć, bo orzechy są tłuste. No nie jest to zbyt przyjemne. Być może z migdałami byłoby inaczej i jakbym dłużej je pomoczyła, ale nerkowce są bardzo tłuste i niestety, jak widzieliście, no nie nadają się do wyciskania z nich mleka w wyciskarce po prostu. Można próbować, ale szkoda swojego czasu na mycie wyciskarki. Lepiej to i szybciej można zrobić w blenderze, zaraz Wam pokażę jak. Widzieliście już, jak robi to wyciskarka. Teraz zrobimy to przy pomocy blendera. Do blendera wsypię jedną, drugą szklanki nerkowców niemoczonych. Oczywiście można je wypłukać, umyć i zaleję je wodą. Ile mi weszło? 0,5 litra.
To było mielone na najniższych obrotach. Oczywiście jest to taki podstawowy przepis, w którym pokazuję Wam, jak to robi blender, a jak to robi wyciskarka. Nie dodałam tutaj żadnych dodatków. Można dodać oczywiście szczyptę soli, daktyla do posłodzenia. Spróbuję. Smakuje jak mleko migdałowe. Oczywiście jest rzadsze niż to z wyciskarki, dlatego że tam było bardziej skoncentrowane, było mniej wody, a więcej nerkowców. A tutaj jest pół szklanki nerkowców na pół litra wody. Być może tutaj źle zrobiłam, że nie wyjęłam tego tłuszczu, czy na pewno źle zrobiłam, bo mogłam go wyjąć. Ale jak widzieliście, nerkowce są na tyle tłuste, że się zapychają w wyciskarce. A blender nie ma żadnego problemu, żeby zrobić z nich pyszny, biały napój z nerkowców. Mam nadzieję, że wąsy mi nie zostały. Uważam, że każdy sprzęt służy do czego innego. Wyciskarka została stworzona do wyciskania soków z owoców, warzyw, zielonych liści, nie do tłoczenia orzechów. A w blenderze możecie zrobić koktajl, pastę, możecie zrobić jakikolwiek napój. Nie wiem, który sprzęt Wy wybieracie, który macie. Chciałam Wam tylko pokazać, jakie są różnice i czy można zrobić napój roślinny z nerkowców. Powtarzam, tylko z nerkowców, bo z migdałów jeszcze nie robiłam w wyciskarce. Wszystkiego dobrego. Dajcie mi znać w komentarzu, czy ten filmik Wam ułatwił wybór pomiędzy sprzętem, na przykład pomiędzy wyciskarką a blenderem. Ja uważam, że warto mieć obydwa w domu, bo każdy służy do czego innego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie mój film. Jeśli chcecie kupić któryś z tych sprzętów, pamiętajcie, że macie nadal moją zniżkę 10% w sklepie vitamoc.pl. Do zobaczenia. Ja się napiję jeszcze trochę mojego nerkowcowego napoju. A ten zużyję po prostu do zabielenia jakiejś zupy. Cześć!